Cześć, ja jestem Sarge, witam was ponownie w grze Ghost of Tsushima. Przed nami klimatycznie zapowiadające się zadanie Szepty pośród lasu. Chodzą pogłoski, że las Kashina jest nawiedzony. Ostatnimi czasy zaginęło tam wielu ludzi. Muszę rozwikłać tę tajemnicę i celowo udaję się tam nocą, no bo jeśli mowa o nawiedzonym lesie, no to może właśnie wybranie się tam nocą ma najwięcej sensu. No poza tym też nie należy zapominać o tym, że w tej grze, tak jak zresztą w wielu innych produkcjach, jeśli mamy zmienny cykl dobowy, to jest to też tak rozwiązane często, że jeśli jakaś misja ma się faktycznie rozgrywać w nocy, no to wtedy i tak przechodzimy do tej pory dnia. W każdym razie, walka kolejna. Od razu na początek odcinka. Trzech załatwionych, teraz zajmiemy się kolejnymi. To zapraszam w takim razie panów. Podbiegnę może od razu do łucznika. No i teraz zmienić na postawę wody. No i proszę, całkiem sprawnie poszło. Natknęliśmy się tutaj dość nieoczekiwanie na tych przeciwników, no ale najważniejsze, że poradziliśmy sobie całkiem szybko. Będziemy mogli kontynuować. Rozumiem, że oni nie trzymali żadnego więźnia, bo to normalnie był jakiś patrol. A, jest jeszcze jeden, któremu możemy skrócić męki. Właśnie tak mi się wydawało, że słyszę jakiś głos i się zastanawiałem z tego względu, czy to nie jest przypadkiem jakiś więzień, ale okazuje się, że to jeszcze jeden przeciwnik, którego nie wykończyliśmy. Na pewno też w tym odcinku chciałbym w końcu sobie wykorzystać w walce niebiański cios, czyli ten, który sobie odblokowałem. Nauczyłem się go już dobrych kilka odcinków temu. A jest to cios nieblokowany, myślę, że warto. Mamy niedźwiedzia. Jest też ten złoty ptak przy okazji. Jeśli chodzi o niedźwiedzia, to powinniśmy dostać więcej skór. 6. Tym bardziej, że mamy przecież ten talizman, który zwiększa liczbę surowców zdobywanych, a także m.in. skór drapieżników. Zobaczmy, dokąd mnie ten ptak zaprowadzi. Czy to nie przypadkiem akurat właśnie do tego zadania? Wygląda na to, że tak, bo tutaj mamy kogoś przed sobą. Proszę bardzo. To dowiedzmy się. Cofnij się, panie! Duchy samurajów żądnych z zemsty nawiedzają las. Koniecznie dowiedzmy się, o co tak naprawdę chodzi. Czemu gadasz takie bzdury? Mówię prawdę. To miejsce było kiedyś schronieniem. Teraz ci, którzy wejdą do lasu, nigdy z niego nie wracają. Trwa wojna. Ludzie czasem giną. Nawet Mongołowie boją się tego miejsca. Poczekaj na zmrok, panie. Wtedy właśnie śmierć przemierza ten las. Już poczekaliśmy na zmrok, ale widzicie, czyli trzeba tę misję rozegrać właśnie w nocy. Nawet jakbyśmy tutaj przyszli za dnia, to i tak byśmy do nocy poczekali. Po dzisiejszej nocy skończą się opowieści o morderczych duchach. Obyś tylko miał rację, panie. Jin, jak widać, nie do końca wierzy w te legendy o duchach. No ale zobaczymy. Szukaj duchów w lesie. Może znajdziemy jakieś ślady, które nam coś więcej powiedzą. Ale klimacik jest, trzeba przyznać. Nie wiem, czy chodzić za tymi lampami właśnie. To jest jakiś dom. Ktoś tu mieszkał. Może wejdziemy do środka. Opuszczone. Mamy zwój.
Las Yagata istniał na długo przed moimi narodzinami i będzie trwał wiele lat po tym, kiedy odejdę z tego świata. Legenda głosi, że w każdym drzewie tkwi dusza samuraja, który poległ w obronie wyspy. Chyba słyszę szepty. Czy wzywają pomocy, błagają o zapłatę za ich poświęcenie? A może samurajowie próbują nas przed czymś ostrzec i chronić nawet z zagrobu? Tu akurat, no, żadnych ciał nie widać, ale jest kolejny zwój. Zapal lampiony, napraw kapliczkę, złóż ofiarę Kami. Ignoruj głosy. Tu jeszcze. Jestem już zmęczony, każdej nocy słyszę ich głosy. Czasami szepty zdaje się przynosić odległy wiatr. Są ledwo słyszalne przez kilka krótkich chwil, ale czasem nawiedzają mnie znikąd i budzą w środku nocy. Wtedy zaczyna mi walić serce, a oddech staje się płytki, jakby ktoś zrzucił na mnie ogromny ciężar. Tej nocy nie będę spać, pójdę za szeptami. Dowiem się, co takiego chcą mi przekazać. Opiekun słyszał nocą dziwne dźwięki, a potem zaginął. No i tutaj już długo nikt nie mieszkał. To pewne. Może w takim razie ruszajmy za kolejnymi tymi lampami. Zawsze to, kurczę, jakiś punkt odniesienia, gdzie powinniśmy się dalej wybierać. Czyli bardziej chyba tędy. Nasłuchuję, czy rzeczywiście jakieś szepty słychać. Mamy lisią norę, ale to nie jest teraz dobry moment. Jeszcze tutaj wrócimy. Na razie skupmy się na tej zagadce tego niby nawiedzonego lasu. No i co? Tutaj się te lampiony kończą. Oho! Dekapitacja. Jakby zabójca naśladował opowieści o zemście samuraja. Był tu ktoś jeszcze. Może uciekł. Kurde. Niedobrze, niedobrze. Nieciekawie się tu robi, ale jednocześnie być może znajdziemy jakieś racjonalne odpowiedzi na to wszystko. Mamy kapliczkę. Czyli tutaj by mnie ten lisek doprowadził, tak czy siak. No dobra, czyli chcąc nie chcąc udało nam się to odkryć. Tym razem bez pomocy tego liska, który już nam gdzieś uciekł. Aż zobaczę jeszcze. To jest całkiem spory obszar do zbadania, trzeba przyznać. Nie wiem, czy iść tędy dalej. A, tam jest kolejny lampion. Zobaczmy. Ścięty. Chyba próbował przed kimś uciec. Czy ja tu chcę wchodzić? Nie podoba mi się to. Tam kolejne lampiony. I chyba tam wyruszymy. Ciekawe. Dobra, tam bym poszedł. Zobaczmy jeszcze tutaj. Tędy pewnie bym się już wracał, podejrzewam. Nie chcę się zgubić też w tym lesie. A tutaj kolejny dom, czy to jest to samo? Nie, jakiś inny. A przynajmniej tak mi się, kurde, wydaje. Ej, ja się chyba wróciłem. Nie mam pytań. Naprawdę się wróciłem. No dobrze, ale to w takim razie jak pójdziemy tędy, no to znajdziemy nową ścieżkę, prawda? Tylko że tutaj te lampiony się kończą, tak jakby prowadzą mnie. A jakbym tu szedł? Nie, wydaje mi się, że w takim razie tędy pójdziemy. Tym bardziej, że jest tutaj chyba jakaś ścieżka. I kolejne ciało jednocześnie. Wow. Jest tego więcej.
Cięcie zadane mistrzowskim ostrzem. Przez nowicjusza. Nie żyje. W opowieściach tkwi ziarno prawdy. Ale chyba jesteśmy na dobrym tropie. Ognisko. Ktoś tu musi być. A proszę. Rzeczywiście. Mamy tu kogoś? Chyba kolejne ciała. A przynajmniej jedno. To zdarzyło się niedawno. Zabójca jest blisko. Dobrze, czyli idźmy dalej tym samym tropem. Są ślady. Ktoś tędy pobiegł. Dobra, pójdziemy dalej w takim razie. I są oczywiście kolejne lampiony przy okazji. Wow. Ile ciał. To ma odstraszać stąd ludzi. No i chyba robi to skutecznie. Nikt tu się nie chce zapuszczać już. Dorwałeś go? Jasne. Był sam. Ściąłem mułę. Jak tak dalej pójdzie? Przejmiemy cały las dla siebie. Prawda? Nawet Mongołowie go unikają. Ścinanie głów samurajskim mieczem to żadna frajda. Ale to miejsce nam się opłaca. No patrzcie, czyli chyba mamy wyjaśnienie, co tu się dzieje. Są bandyci, którzy próbują to wykorzystać. No i chyba nawet nieźle im się to udaje. Tamtych jakbym trafił dwóch naraz, może będzie to możliwe. Wtedy już nam tylko chyba ten ostatni zostanie. Ciekawe, czy właśnie z góry mogę też wykonać serię zabójstw. No bo akurat dwóch obok siebie mamy, więc to by pasowało. Przejdźmy tutaj rzeczywiście. Okej. Leśnicy! Wszyscy, prawda? To wszystko prawda! Duch samuraja Buddo, chroń mnie! No proszę. A zostawmy go. Możemy zdecydować o jego losie. Las jest bezpieczny. Mężczyzna przy drodze będzie miał o czym opowiadać. No to wydaje mi się, że ten bandyta, który uciekł stąd, już nie będzie chciał tutaj wracać po tym, jak wyrżnęliśmy w pień jego całą ekipę. No dobrze, tak jak Jin podejrzewał, było racjonalne wyjaśnienie na to wszystko, ale muszę przyznać, że misja bardzo ciekawa, niezwykle klimatyczna. Od razu mnie to zainteresowało, jak tylko bodajże w poprzednim odcinku porozmawialiśmy z kimś i dowiedzieliśmy się o tym rzekomo nawiedzonym lesie. Powiadomimy w takim razie tamtego mężczyznę. Już pewnie na tym się skończy, no bo tak naprawdę zagadka została rozwiązana, jakby nie patrzeć. Ciekawe, co on na to powie. Panie! Przetrwałeś tę noc. Oczywiście, że tak. Mam dla ciebie nową opowieść. W świętym niegdyś lesie zamieszkali bandyci, ale rozgniewali tym chroniące go duchy samurajów. Ostatni wojownik klanu Sakajów usłyszał ich łkanie. Pozbył się morderców. Duchy samurajów są mu wdzięczne. Dobra historia.
To jakby duchy wezwały cię, abyś ocalił las. No dobra, może być i taka interpretacja tej historii. Będzie miał rzeczywiście co opowiadać kolejnym nowo przybyłym. A tymczasem wzrosła nasza legenda, to oznacza odblokowanie chyba kolejnej postawy. Zwiększono też maksymalny poziom hartu ducha. Maksymalny poziom zdrowia również zwiększony. Ale interesuje mnie jeszcze ta nowa postawa. Bo to się chyba teraz odblokuje, prawda? Mamy jeszcze talizman ofensywy. Ataki mają 5% szansę na zadanie podwójnych obrażeń. Już zdaje się, że coś takiego miałem albo coś podobnego. Nie będę teraz tego ekwipował. I w końcu, jeśli chodzi o te postawy, a może to w końcu nie było to? Chyba jednak nie. A, dobra, bo tutaj trzeba tych przywódców pokonywać, żeby to odblokować. Jasna sprawa. Mamy po prostu tak jakby na kolejny sobie poziom. Wbiliśmy w pewnym sensie. Tu jeszcze zobaczmy. Kluczowe przedmioty. A, bo to są te notatki, które odczytywaliśmy na bieżąco. Dostępna nowa broń ducha. A właśnie. Akurat to wpływa na to, żeby sobie odblokować. I w tym momencie możemy wybrać jedną z trzech. Bomba dymna, klejąca bomba albo dzwonek wieczny. Przyciąga uwagę wroga. To by się chyba mi przydało. Klejąca bomba. Wow, taka eksplozja. Efektowne. I bomba dymna. Wrogowie stracą cię z pola widzenia. Myślę, że wezmę na początek ten dzwonek wieczny, bo właśnie brakowało mi do tej pory na wyposażeniu czegoś takiego, co by pozwalało odwracać uwagę przeciwników. Przydatne zwłaszcza w trakcie skradania się. Strażnicy sprawdzą każdy dźwięk. Kuranty mogą ich odciągnąć albo zwabić. No i dobra. Tutaj petarda później, aby przyciągnąć wielu wrogów do danego obszaru. No też ciekawe. Wtedy właśnie można coś wykorzystać. Tak jak tutaj było pokazane z prawej strony. Dobre, dobre. Broń i amunicja, zobaczmy. 4 sztuki na początek dostępne. Oczywiście ten limit można sobie z czasem zwiększać. No dobra, zostawiamy w takim razie tego mężczyznę w spokoju. Na mapce tak to tutaj wygląda. Kurczę, a może jednak bym się wybrał bardziej na północ. Zastanawiam się właśnie nad tym, bo z jednej strony chciałem wyruszać na południe, gdzie czekają kolejne te złote misje główne, a z drugiej tutaj czeka pani Masako. Tylko, że to naprawdę spory kawałek. Chociaż tutaj wioska Komoda, kurczę, fajnie by było ją odkryć z drugiej strony. Zastanawiam się, a może jednak tam się teraz byśmy wybrali. Aczkolwiek to prawie kilometr do przebycia. Nie sprzedam cię za żadne skarby. No zobaczymy. Możemy w sumie przejechać. Szybciej! Przy blasku księżyca. Prędzej czy później pewnie się zrobi dzień. Aczkolwiek jeszcze to trochę pewnie zajmie. Mamy farmę Yagata, ale rozumiem, że to jest tylko taki jakby obszar. Nie no, tutaj niby mamy. Szybka podróż jest dostępna. To właściwie powiem wam, że sobie podjadę, jeśli mogę, dlatego że możliwe, że tam też kogoś spotkamy, kto mógłby jakieś informacje mi zdradzić się na temat kolejnych zadań ewentualnie. Jesteśmy w lokalizacji śledzonej. No, może się też okazać, że nikt tutaj niczego nie będzie miał mi za bardzo do powiedzenia, ale to jest też dobre miejsce, żeby sobie pozbierać trochę zapasów, więc powiem wam, że ja tutaj poświęcę co najmniej kilka minut na to, żeby to przeszukać i z wami spotkam się za chwilę. Pewnie do tego momentu już się trochę przejaśni i będę mógł wam pokazać tę farmę w takiej pełnej okazałości. Szczerze mówiąc, liczyłem, że będzie tutaj trochę więcej tych surowców, ale w gruncie rzeczy te wszystkie chaty tutaj były raczej puste, jeśli właśnie brać pod uwagę
te przedmioty, które możemy sobie zbierać. No jak widzicie, już mamy do czynienia ze wschodem słońca. I ponieważ wszystko tutaj przeszukałem, nie miałem też możliwości, żeby z kimkolwiek pogadać, no to będziemy wyruszać cały czas na północ, czyli znowu sobie oznaczę tę wioskę Komoda i zobaczymy, na co jeszcze natkniemy się po drodze. O, tu jeszcze swoją drogą jakieś zapasy, więc super. Ale naprawdę powiem wam, że bardzo się cieszę, że zdobyliśmy ostatnio jednak ten talizman Inari, bo teraz widzę naprawdę, jak to pozytywnie wpływa na ilość zbieranych surowców. No jest tego finalnie dużo więcej, jakby nie patrzeć. I super sprawa, bo do tej pory dość powoli to szło. A tymczasem tu jeszcze chciałem zajrzeć, bo zobaczyłem z daleka jakiś istotniejszy punkt i się zastanawiam, czy jestem w stanie tutaj coś odkryć. Niby się nam nie pokazuje to jako jakaś lokacja oznaczona pytajnikiem, więc chyba nie tym razem. Założyłem też ten strój, ubranie wędrowcy, a patrzcie, jednak mamy. Dopiero teraz mi zaczął też kontroler wibrować. A mamy tutaj te świerszcze. Przypominam, że jak zbierzemy ich wystarczająco dużo, no to kolejna melodia się nam odblokuje, dzięki której jeszcze bardziej będziemy w stanie modyfikować sobie pogodę w tej grze. No dobra, ale poza tym widzę, że chyba nie ma tutaj raczej czego zbierać, więc możemy od razu ruszać dalej. Wracamy do naszego konika. No i w stronę tego lasu. Zobaczymy, co dalej będzie. O, a tutaj jak ładnie wyglądają te kwiaty. Zwłaszcza za dnia. Myślę, że można by było nawet tutaj się wybrać w stronę tej góry, dlatego że wtedy właśnie z wysoka będziemy w stanie troszkę obejrzeć okolice. Nie wiem, czy tam nie mamy przypadkiem jakiejś kapliczki. Zwróćcie uwagę, że coś tam jest. Albo po prostu jakaś wieża. O, na razie mi niczego nie pokazuje, ale może faktycznie wybierzemy się tam. Tylko jeszcze tutaj widzę jakieś drewno. Zastanawiam się jedynie, czy właśnie tędy powinienem ruszać. I mamy chyba tutaj towarzystwo. O, mamy złotego ptaka. Wow, to niedźwiedź atakuje. No to lecimy w takim razie z krótkim łukiem. Dobra, poszło całkiem sprawnie i znowu wpadnie 6 skór. Oczywiście, że tak. No, zgubiłem tego ptaka, który miał mnie gdzieś poprowadzić, ale na razie jeszcze spróbuję tutaj się udać. Handlarz białym barwnikiem. Ale to na górze właśnie. Ciekawe. Gdzieś go faktycznie tutaj możemy chyba spotkać. Mam nadzieję, że go nie przeoczyłem. Tutaj chyba raczej niczego nie znajdę. No niespecjalnie. Mam nadzieję przy okazji, że jak tam jeszcze powrócę, ewentualnie gdzie byłem wcześniej, to może jednak natrafimy na tego ptaka, który gdzieś mnie doprowadzi jeszcze. A na razie spróbuję tędy wejść, bo chyba tutaj właśnie mamy drogę na górę. Możemy się wspinać. To chyba na razie opuścimy naszego wierzchowca. No i koniecznie będę chciał to sprawdzić. Tu naprawdę aż by się prosiło o to, żeby była jakaś kapliczka. I tu mnie ten ptak prowadzi, już go widziałem przed chwilą. No dobra, czyli jednak całkiem dobrze, że tutaj się wybrałem. No ewidentnie chodzi o to, co? Proszę bardzo. Ale tutaj mnie kierujesz? A, widzę już, co jest. Patrzcie. Kolejny stojak bambusowy. No to przetniemy to. Co dalej? I ostatnie, najtrudniejsze. Nie, źle będzie. Już się pomyliłem. Jeszcze raz. Trochę za wolno, ale już mam to.
i udało się. Naprawdę w trakcie tej minigierki czuję się trochę jakbym wykonywał jakieś fatality w serii Mortal Kombat, gdzie trzeba było też całkiem sprawnie odpowiednią kombinację przycisków, jakby nie patrzeć, właśnie powciskać. Czyli mamy tutaj rzeczywiście tego sprzedawcę. A proszę, ile kwiatów? Tego nie dostaniesz u innych kupców, panie. Czyli chyba właśnie jakiś wyjątkowy handlarz. Myślałem, że wszyscy samurajowie zginęli. To tak się teraz wita gości? Proszę mi wybaczyć, panie. Wiecznie jestem tu sam. Towarzyszą mi tylko barwniki i pędzle. Lakier i płótno. Mój barwnik jest biały niczym dziewiczy śnieg w mroźnym dziogaku. Przynieś mi materiały, a ja odzieję cię w biel niczym śmierć. Zobaczmy w takim razie. Nakrycia głowy też są. Opaska czystej woli. Za 20 kwiatków możemy wykupić. A tutaj właśnie te barwniki. 10 kwiatków w sumie. Tutaj pancerze nieodkryte, czyli mogę to dać na ubranie wędrowca. A wiecie co? Weźmy to sobie. Będzie dla odmiany. Mongołowie pomyślą, że walczą ze śmiercią. No to aż się prosi jeszcze o tą opaskę czystej woli. Nie mogę wykonywać swojej pracy bez materiałów. I to by było na tyle. Tutaj kolejne misje trzeba kończyć, żeby następne pancerze odblokować. Do zobaczenia. No to zobaczmy od razu. Bo już troszkę nam się opatrzył ten strój. A teraz zawsze będzie to inny kolorek. Okej. Nawet ciekawiej chyba się prezentuje. Albo po prostu kwestia odmiany i tyle. O, proszę. No, i tak możemy działać w takim razie. To zaszczyt móc cię odziać jak należy, panie. Zastanawiam się, czy on będzie tutaj widoczny. Nowy rynsztynek kosmetyczny, 0. Okej, czyli będzie. Tutaj cały czas, a więc też szybka podróż dostępna na przyszłość i dobrze. Jeszcze tak zerkam tutaj. Moje barwniki są pierwsze od śniegu. I co? Ja bym się kierował ogólnie w tę stronę, jeśli jest ta wioska Komoda. Tego nie dostaniesz u innych kupców, panie. No i szczerze mówiąc, kurczę, widać tą wioskę przed nami właśnie. Moje barwniki są bielsze od śniegu. Zastanawiam się tylko, którędy byłbym w stanie ewentualnie zejść. No tędy na szczęście mogę. Więc bym spróbował. A to co jeszcze? Proszę bardzo. Chorągiew. Tego jeszcze nie spotkaliśmy. To jest ostatni typ artefaktu. Małe flagi noszone zarówno przez zwykłych żołnierzy, jak i samurajów. Na chorągwiach można ujrzeć nazwę klanu, mon, nazwisko wodza lub sentencję. Pozwalają żołnierzom dostrzec sojuszników z daleka. Dobra. Mamy to. Ale sporo ich jest w całym świecie w takim razie, skoro aż 80. No, jeszcze dam radę zejść. Dam radę na szczęście. No i tutaj już niby prosta droga do samej wioski. Tylko nie wiem właśnie, czy będę w stanie tak łatwo sobie zjechać konno. Może jednak lepiej będzie, jeśli zaskoczę. Okej. Przydała się ta opcja przeturlania się. No, tutaj bym chciał zeskoczyć, tak żeby kurde mi się krzywda nie stała. No właśnie. Kurde, to trochę niebezpieczne. Czasem się może okazać, że nawet z tą umiejętnością jest za wysoko po prostu. Szczerze mówiąc, liczyłem, że jeszcze natkniemy się, kurde, na jakichś przeciwników, żebym w końcu wykorzystał też ten niebiański cios, ale coś teraz miałem do tego szczęścia. Chyba znowu muszę zejść. Tutaj będzie jednak bezpieczniej się przedostać. O, i mamy jeszcze naszego przewodnika.
Do kolejnego interesującego miejsca, mam nadzieję. Mamy wioskę tymczasem. Komoda niegdyś tętniła życie. Kurde, tutaj na górę powinienem się udać. Prowadź dalej, nie chcę kurde przeoczyć. Ale naprawdę, wioska kiedyś tętniła życiem, a teraz kurczę opuszczona totalnie. Nikogo tutaj nie ma. Jeszcze jeden stojak bambusowy mamy tutaj. No to lecimy po kolei. No i tutaj właśnie. Udało się. No i dzięki temu zwiększyliśmy hard ducha. Ważna rzecz, jak zawsze. A patrzcie, tutaj nie wiem, czy nie mamy do czynienia też z jakimiś przeciwnikami. Kogoś tam widziałem na pewno. A nie, to jest chyba handlarka. Albo w ogóle nawet nie mogę z nią pogadać. No dobra. Ciekawe, czy jeszcze prędzej czy później to miejsce nie będzie jednak bardziej zaludnione, bo na razie naprawdę wydaje się być mocno opuszczone, ale ja też przede wszystkim cieszę się z tego, że byłem w stanie tutaj sobie dojechać i w przyszłości będzie niedaleko już kolejnej misji u Masako, więc to jest jakaś możliwość, żeby zabrać się za coś w następnej kolejności. Na razie się z wami pożegnam. Dajcie znać, jak się wam dzisiejszy materiał, trochę pełen eksploracji, podobał, ale przede wszystkim z tą misją w lesie niby nawiedzonym. Całkiem było klimatycznie. Oczekujcie zatem na kolejne materiały, w których zobaczymy, co jeszcze następne misje będą miały nam do zaoferowania. Cześć!